tutaj można powiedzieć, brak słów po prostu. Ja już może łaz wylałam, już chyba nie mam więcej. Straszne jest, że jest nasz naród tak podzielony i będzie dzielony jeszcze bardziej, wie pan? I myślę sobie, że, co mnie przeraża, że my już nie dojdziemy do porozumienia na spokojnie. Marsz, marsz Dąbrowski, dzieli Polski do Polski. Dzisiaj wszyscy nie wiemy za bardzo, co powiedzieć. Jesteśmy zupełnie... Szok. Szok, niedowierzanie. W nowym świecie. I w gorszym świecie też. I to jest smutne, bo przeważnie ten dzień po orkiestrze to była euforia i radość, że pomożemy dzieciakom, że zebraliśmy więcej pieniędzy i zrobiliśmy coś fantastycznego. A teraz jest smutek. Smutek, niedowierzanie mimo wszystko i szok. Żeby to była w jakimś sensie nasza wspólna decyzja, żebyśmy jako klasa polityczna podjęli ją razem. Ustaliliśmy, że najodpowiedniejszym dniem będzie tutaj ten dzień, który zostanie ustalony przez rodzinę jako dzień pogrzebu. Zapowiadam z góry, że tak też się stanie. Dzień pogrzebu zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej, pamięci po panu prezydencie Adamowiczu. Przejdzie Wisłę, przejdzie Warkę, będzie Polakami. Tam na przykład, bo na Warkę, jak zwyciężać mamy. Ja mam takie poczucie, że gdzieś zawiedliśmy jako społeczeństwo. Nie pozwólmy, żeby to zabiło pozytywne emocje, nie pozwólmy, żeby zabiło to, żeby ta eskalacja się nie rozprzestrzeniła i nie było jeszcze więcej.